Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Trwająca od 8 lat wojna rosyjsko-ukraińska, od 24 lutego bieżącego roku, będąca w swojej nowej fazie, skłania po raz kolejny do zadawania pytań o stan obrony cywilnej. W Polsce. Ten temat wielokrotnie poruszałem w swoim podcaście, i myślę, że tutaj stałym widzom nie trzeba tego, tego specjalnie przypominać. Natomiast dzisiaj chciałbym nieco bardziej szczegółowo przyjrzeć się tej tematyce, no, zwłaszcza z uwagi na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie i tego, jak toczą, jak przebiegają walki, zwłaszcza w miastach. Szczególnie istotne wydaje się tutaj. Przygotowanie psychologiczne i dobre nastawienie, wysokie morale, nie tylko wojska, ale także, a może nawet przede wszystkim społeczeństwa. Kwestia obrony cywilnej jest jedną z najistotniejszych, jeśli chodzi o prowadzenie wojen, różnego rodzaju konfliktów we współczesnych czasach. Warto, abyśmy się temu przyjrzeli, sięgając nie tylko do raportów Najwyższej Izby Kontroli, ale także do powszechnie dostępnych danych, tych, które były chociażby przedmiotem Różnego rodzaju śledztw dziennikarskich w ostatnich latach. Warto się przyjrzeć tym, tym danym. W czerwcu 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła swój raport zatytułowany Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju. Jest to informacja o wynikach kontroli licząca 61 stron. I myślę, że warto zacytować fragment tego raportu, pewną konkluzję, która jest niestety, niestety miażdżąca. To jest cytat: "Obrona cywilna w Polsce nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków. Podczas wojny nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie ważnych obiektów." W jej magazynach zalegają zużyte maski przeciwgazowe i sygnalizatory promieniowania z lat 70. Obrona cywilna w Polsce funkcjonuje tylko na papierze. Pytanie, czy od tego czasu, czy od 2012 roku do 2022 roku zmieniło się coś w sposób drastyczny, w sposób rewolucyjny? Myślę, że warto przyjrzeć się kolejnemu raportowi Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczył systemu ochrony ludności. To raport zaprezentowany w, 2000, w styczniu 2019 roku. Jest to informacja o wynikach kontroli zatytułowana Ochrona Ludności w ramach zarządzania kryzysowego. I obrony cywilnej. I tutaj kolejny cytat z tego, tym razem raportu. W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dostrzegając zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w razie wystąpienia różnego rodzaju katastrof przez funkcjonariuszy straży pożarnych, policji, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, nikt zwraca uwagę, iż nieprzygotowanie odpowiednich planów i procedur oraz niezapewnienie warunków do odpowiedniej koordynacji działań może obniżać skuteczność działań służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Koniec cytatu. To, co przebija z tych dwóch raportów Najwyższej Izby Kontroli, to fakt z jednej strony wieloletnich zaniedbań, właściwie takich zaniedbań, zaniedbań, które obejmują już trzy dekady, ale z drugiej strony to także fakt, że w polskim systemie prawnym, mimo wieloletnich ponagleń, wieloletnich zaleceń, podpowiedzi, zapowiedzi, dotychczas nie został uchwalony jeden akt prawny, który w sposób kompleksowy regulowałby całokształt kształt zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną ludności, który regulowałby zadania i struktury no, które są obecnie rozproszone. I ich kompetencje, te wszystkie kwestie są rozproszone w różnych aktach prawnych. Tutaj rzeczywiście te coraz to nowe koncepcje rozwiązań prawnych, ustawicznie zmieniające się, no są jednym z tych powodów, z tych problemów, które, które rzutują właśnie na brak jednolitego systemu. Ochrony ludności, czy to w okresie pokoju, czy to w okresie wojny. Zresztą byliśmy tego świadkami już od marca 2020 roku, kiedy została ogłoszona pandemia COVID-19, kiedy w Polsce został ogłoszony stan epidemii. Widać było, że system obrony cywilnej w Polsce po prostu nie funkcjonuje. Zresztą bardzo często jego funkcje przejmowały wojska obrony terytorialnej. No a wiemy doskonale, że nie od tego są wojska obrony terytorialnej. Natomiast rzeczywiście powstał projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. No, taki projekt ustawy, który właściwie od 2019 roku jest można powiedzieć w takiej zamrażalce, zamrażarce legislacyjnej. Pytanie dlaczego po dziś dzień nie ma żadnych społecznych konsultacji, szerokich społecznych konsultacji. Dlaczego ta ustawa nie została w trybie natychmiastowym przyjęta już po, już po właściwie tych problemach, które występowały w latach 2020-2021 jeśli chodzi o system ochrony ludności cywilnej. Patrząc na ścieżkę legislacyjną, jeśli chodzi o ten, Projekt na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Widzimy, że data jego ostatniej modyfikacji to 17 czerwca 2020 roku i to jest zaledwie drugi szczebel, drugi z 14. To jest szczebel. Uzgodnień. Trzeci szczebel to są konsultacje publiczne, potem czwarty szczebel opiniowanie, i tak, dalej, i tak dalej, aż do skierowania projektu ustawy do Sejmu. Widzimy zatem, że aby projekt został skierowany do Sejmu, musi przejść jeszcze 12 szczebli. Pytanie, dlaczego tak długo debatuje się nad, nad projektem? tak istotnej ustawy, zwłaszcza w sytuacji, w której no, Polska jest ciągle doświadczana różnymi zagrożeniami i to nie tylko militarnymi, ale takimi związanymi i z kwestiami i z kwestiami związanymi z katastrofami naturalnymi, z katastrofami z różnego rodzaju katastrofami, awariami technicznymi, no ale także oczywiście kwestie epidemiczne no i potencjalne, potencjalne zagrożenia, zagrożenia militarne. Jest to moim zdaniem Jeden z najważniejszych projektów ustaw, które powinny być jak najszybciej przyjęte i ten system powinien być jak najszybciej wdrażany. I warto się przyjrzeć, jak wygląda kwestia chociażby stanu budowli ochronnych w Polsce. Szacuje się obecnie, że budowle ochronne są w stanie pomieścić około 3% populacji. Polski zaledwie 3% populacji polski. Natomiast jeśli chodzi o system alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach, to trzeba przyznać, że jest to po prostu system absolutnie anachroniczny, w wielu przypadkach przestarzały, awaryjny. Natomiast no, poziom finansowania obrony cywilnej kraju jest po prostu na tak, na tak niskim poziomie, że właściwie wszystkie oficjalne dokumenty, które pojawiają się w odniesieniu do obrony cywilnej, podkreślają fakt niedoinwestowania obrony, właśnie obrony cywilnej. I mimo tych alarmujących raportów Najwyższej Izby Kontroli, właściwie nic się nie zmieniło, jeśli w 2017 roku Środki finansowe przeznaczone na budowle ochronne, więc także, na, więc w tym, w tym przypadku i na schrony, i na różnego rodzaju ukrycia wyniosły około 900 tysięcy złotych. Tak, szanowni państwo, 900 tysięcy złotych w skali roku wydano w 2017 roku na budowle ochronne. No to właściwie o czym, o czym my mówimy o jakim przygotowywaniu się do, do zagrożeń, nie mówiąc już o, o przygotowaniach do wojny. Gdzie wiemy, że to właśnie morale ludności cywilnej ma istotne znaczenie, tak kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o, 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 obronę, o obronę państwa. Jeżeli 97% mieszkańców Polski ma nie zmieścić się do istniejących budowli ochronnych, to jak ma wyglądać w przypadku realnego konfliktu zbrojnego, właśnie odporność psychologiczna społeczeństwa, społeczeństwa polskiego? Spójrzmy zresztą na samą Warszawę. I porównajmy ją z Kijowem. Z Kijowem, gdzie linie metra, gdzie ten, ten można powiedzieć, te podziemia stanowią naturalne, naturalną budowlę ochronną, i są wykorzystywane właśnie jako, jako miejsce. Ochrony ludności cywilnej. Natomiast wydawałoby się, że wzorem wielu miast na świecie infrastruktura warszawskiego metra będzie mogła służyć jako miejsce, w którym w razie potencjalnego konfliktu zbrojnego, w razie wojny mogą mieszkańcy się ukryć. Natomiast warto podkreślić, że w warszawskim metrze możliwe jest to jedynie w linii numer jeden i to właściwie nawet nie na całej jej długości. Stacje drugiej linii metra, jak przyznają zresztą przedstawiciele warszawskiego metra, nie, nie były budowane w standardzie schronu. Tak zresztą właśnie ci przedstawiciele oficjalni to, to podkreślali. Pytanie, czy to wynikało z ignorancji, czy to wynikało z oszczędności, czy z braku odpowiednich uregulowań prawnych. Moim zdaniem, wszystko po trochu tutaj miało, miało znaczenie. Przede wszystkim brak. Centralnego sterowania, jeśli chodzi o system obrony, obrony cywilnej. Warto zauważyć, że w warszawskie metro w swojej początkowej fazie było rzeczywiście projektowane jako ewentualny schron i to schron o, o standardzie schronu przeciwatomowego dla. Ludności, ludności Warszawy. Natomiast, tak naprawdę, no, obecnie tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie ten odcinek od stacji Kabaty do stacji Racławicka spełniają właśnie wymogi schronu. Tam są zamontowane specjalne tak zwane grodzie ochrony, cywi ochrony cywilnej ludności, które mają właśnie na celu ochronę ludności zgromadzonej w stacjach pierwszej linii metra. Natomiast już od stacji Pole do stacji Młociny na tym odcinku zaniechano instalowania właśnie takich, takich urządzeń. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tę drugą linię metra, no to jest w ogóle tutaj, tutaj dramat, i, i, i właściwie w ogóle nie, nie wzięto tego pod uwagę, że, że ta linia może być, być wybudowana w standardzie właśnie schronu. Natomiast no jak, jak, jak wiemy. Ona została wybudowana w standardzie, który, który po prostu uniemożliwia użycie powstałej infrastruktury w takim, w takim charakterze. Co bardzo istotne w Polsce system alarmowania ludności cywilnej jest bardzo anachroniczny, jak już powiedziałem. To znaczy. Po pierwsze obejmuje około 75-77% mieszkańców kraju. Są to głównie ludzie zamieszkujący duże miasta, aglomeracje miejsce, miejskie, tereny wyso, wysoce zurbanizowane. Natomiast jeśli chodzi o samo przeszkolenie ludności cywilnej, znajomość rodzajów sygnałów, no jest ona po prostu bardzo niewielka. Nie ma systematycznych szkoleń w tym zakresie. Natomiast Warto także zauważyć, że te syreny mechaniczne, sterowane radiowo, i w ogóle ten system ostrzegania, również jest, jest niezwykle przestarzały. Brakuje tutaj przede wszystkim zestawów, zestawów głośno mówiących, mamy tylko i wyłącznie te systemy, które te, te syreny elektromechaniczne, przede wszystkim systemy elektromechaniczne, one mogą od, ostrzegać ludność cywilną jedyne, jedynie tym przysłowiowym wyciem, a natomiast no, nie są przystosowane do nadawania sygnałów głosowych, to rodzi szereg problemów. Tak jak powiedziałem, większość społeczeństwa nie, nie ma pojęcia większego na temat rodzajów alarmów, rodzajów systemów alarmowych, i to jest rzeczywiście bardzo duży, bardzo duży problem. Jeśli chodzi o te kwestie schronów, to warto zauważyć, że wytyczne szefa obrony cywilnej kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego weszły w życie dopiero w grudniu 2018 roku i był to dopiero pierwszy taki dokument wydany od 1980. 85 roku. Niemniej jednak dzisiaj patrząc na infrastrukturę ochronną i no patrz, widzimy, że większość schronów szacuje się, że nawet 88% schronów zbudowano 40 lat. Temu. Natomiast to nie są schrony, wszystkie te schrony to nie są te schrony, które zapewniają pełną, pełną ochronę chodzi o wyposażenie w urządzenia wentylacyjne i szereg innych szereg innej potrzebnej infrastruktury. Około 35-37% budowli ochronnych znajduje się w Warszawie i w aglomeracji, w aglomeracji śląskiej zresztą te dane nie są danymi precyzyjnymi co warto, warto podkreślić jeśli będziecie państwo chcieli się dowiedzieć więcej na temat właśnie różnego rodzaju budowli ochronnych i będziecie się państwo kierowali do na przykład wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego jakiegoś podmiotu samorządowego to bardzo często będziecie państwo zbywani zbywani takimi informacjami, że dane takie są nieevidencjonowane. Nie Tutaj bardzo często urzędnicy się powoływali na polski system prawny, który od lipca, 2014, lipca 2004 roku nie miał zdefiniowa, zdefiniowanego pojęcia budowli ochronnej, czy to schronu, czy to ukrycia. No i to ten fakt, że żaden podmiot nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji, konserwacji, czy też planowania użycia budowli ochronnych, no jest dla urzędników bardzo często takim, taką furtką, które właśnie, która usprawiedliwia po prostu ich niewiedzę w tym, w tym zakresie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rodzaje budowli ochronnych, jeśli chodzi o kwestie schronów, chociażby przeciwatomowych, to tutaj jest bardzo duże zamieszanie, bardzo duży, bardzo duży chaos. W związku z tym warto sobie zadać pytanie, czy dziś nie powinniśmy szczególnie mocno naciskać na decydentów, na urzędników, aby nie tylko jak najszybciej przyjęli ustawę o ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej, ale aby jak najszybciej państwo polskie wzięło się za budowę budowę nowych budowli ochronnych, takich, które są w stanie zapewnić. Po prostu ochronę ludności cywilnej w przypadku zagrożenia różnych katastrof, klęsk żywiołowych, ale także w przypadku potencjalnej wojny. Bo oczywiście możemy bardzo dużo mówić o zakupie nowoczesnego sprzętu wojskowego, bardzo dużo możemy mówić na temat y, tworzenia y, armii 250 tysięcznej, ale jeżeli ludność cywilna nie będzie bezpieczna, jeżeli żołnierze, którzy mają chronić y, Ludność cywilną, społeczeństwo i bronić granic państwa nie będą mieli tej świadomości, że ich rodziny są bezpieczne, że są zadbane, że mają co jeść, co pić, że mają zapewnione lekarstwa, no to też morale wojska będzie po prostu na niskim, na niskim poziomie i warto zacząć od właśnie tego systemu obrony, obrony cywilnej, systemu ochrony ludności cywilnej. Dziękuję Państwu za uwagę.